Jeszcze jak wpisałem na YouTubie, to już tak słowem końca, wiesz, też czasami muszę mieć coś, co potem mogę użyć sobie w artykule. Kolejną propozycją, jaka była, była Vicky Gabor o Maliku, kolejna była Vicky Gabor o Sarze James. Jak ci się podobał jej występ, jej w ogóle, wiesz, podróż w amerykański Mam Talent? Myślę, że fajnie było. Fajnie widziałam też stories i posty i widziałam, się dobrze, że się dobrze bawi, więc to jest chyba najważniejsze, że jak się bierze udział w takich programach typu Talent Show czy coś takiego, to najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić w takich rzeczach i żeby się nie stresować. A ona jest właśnie taka bardzo wyluzowana, to jest bardzo fajne. Widziałam występ z kimś, tam śpiewała. Z Black Eyed Peas. Yeah, it was cool, I like that. Fajny występ i fajna piosenka też. Chociaż ja żałuję, że nie zaśpiewała z Will.i.am'em piosenki Scream and Shout. Kojarzysz, pamiętasz? Aha, yeah, I know that song. W sumie no. To też by było fajne. To by było fajne. To jest taki hit nad hitów jego akurat. Mhm, solowych na pewno. Tak, no to jest taki duży kawałek. Duży. Ale fajnie. Nie wiem, czy ona sama wybierała, czy myślę, oni razem. Nie mam pojęcia. To jest ciekawe strasznie. To już pytanie do Sary James. Sara. Także Sara, jeśli nas oglądasz, to nie, pisz no, komentarze. Nie, no sobie ja robię. Ale fajnie, nie wiem, fajnie. Czyli podobało się. Nie, yeah, it was cool.